Kilkanaście godzin trwały poszukiwania 14-letniej Wiktorii, która w poniedziałek po południu oddaliła się od grupy podczas zabawy w parku w Kamieńcu nieopodal Tarnowskich Gór. Policja opublikowała wizerunek nastolatki, prosząc o pomoc. W poszukiwaniach od poniedziałku brało udział kilkadziesiąt osób ze specjalistycznym sprzętem. Fatima Orlińska. Policja państwowa i ochotnicze straże pożarne, do tego wyszkolone psy tropiące, drony, kłady i łodzie. Tak rozpoczął się kolejny dzień poszukiwań zaginionej 14-letniej Wiktorii. Obecny jest tutaj WOT. Działania wznowiliśmy od razu po godzinie 8 rano w dniu dzisiejszym. Na chwilę obecną mamy niespełna 80 hektarów, w których w trakcie jesteśmy przeszukiwania za pomocą dronów, kładów. Kłady, drony to jest najszybszy sposób weryfikacji terenu. Teren nie jest łatwy, teren jest leśny, są pola, nieużytki. Jak również bierzemy pod lupę tutaj wszystkie boczne uliczki i możliwości dojazdu. Od wczoraj przeczesywano okolice ośrodka leczniczo-rehabilitacyjnego w Kamieńcu, gdzie przebywała Wiktoria, która jest dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności intelektualnej w spektrum autyzmu. W ośrodku przebywa od półtora roku, dokąd przyjechała z województwa świętokrzyskiego. Jej rodzice zostali pozbawieni praw do opieki, a prawnym opiekunem jest pracownik ośrodka opiekuńczego w Kielcach. W poniedziałkowe popołudnie Wiktoria miała oddalić się od grupy, będąc na spacerze poza ośrodkiem. W momencie, kiedy minęła godzina, mąż wyszedł na godzinę, kiedy minęła godzina, opiekun zakomunikował, że koniec zabawy, że wracają. Pozbierał grupę razem. No i Wiktoria robiła sobie orła na śniegu. Wstając z tego orła, no, koleżanka ją popchnęła i dzieciak się jakoś zaciął w sobie i po prostu zaczął iść w drugą stronę. Opiekun szybko odprowadził te kilkaset metrów resztę dzieci tu do ośrodka, wrócił z dwojgiem pracowników, zaczęli szukać natychmiast Wiktorii. No i w ciągu kilkudziesięciu minut zawiadomiono policję o całej sytuacji. Ta rozpoczęła działania błyskawicznie. Rozmawiała m.in. z mieszkańcami Kamieńca i zabezpieczyła nagrania z kamer monitoringu. W pierwszej fazie poszukiwań uzyskaliśmy informację, że dziewczynka mogła oddalić się w kierunku pobliskiego przystanku, gdzie skorzystała z autobusu komunikacji miejskiej i odjechała w kierunku Gliwic. Stąd też natychmiast powiadomiliśmy tamtejszych policjantów, którzy sprawdzili zarówno autobusy, jak i dworce, przystanki, parki i skwery. Wiemy, że dziewczynka pochodzi z województwa świętokrzyskiego, stąd też policjanci z tamtego rejonu zostali natychmiast powiadomieni o fakcie jej zaginięcia. Akcja poszukiwawcza zakończyła się dziś po godzinie 14. Wiktoria została odnaleziona na terenie Katowic. Natrafili na nią policjanci patrolujący ulice centrum miasta. W najbliższym czasie zostanie przesłuchana. Jak jednak podkreślają służby, jej zdrowiu i życiu nie zagraża już niebezpieczeństwo.